Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Jestem Dawid i dzisiaj zapraszam Was na test karty graficznej, która myślę, że zainteresuje naprawdę wielu naszych widzów, ponieważ dotarła do nas konstrukcja Asusa DirectX 2, a dokładnie model Radeon R7 260X, czyli karta ze stosunkowo rozsądnego segmentu cenowego. Zapraszam na jej test. Na początek, moi drodzy, kilka informacji technicznych, kilka słów na temat specyfikacji. Moi drodzy, Asus R7 260X to jest konstrukcja wykonana w 28-nanometrowym procesie technologicznym. Jeżeli chodzi o taktowanie rdzenia procesora, to wynosi 1188 MHz, natomiast fizyczne taktowanie pamięci aż 1750 MHz. Jeżeli chodzi o ilość jednostek cieniujących, mamy tutaj na pokładzie 896. Pamięci producent tutaj zainstalował 2 GB. Oczywiście są to GDDR-y 5, kości Hynixa, szyna 128-bitowa, a maksymalna przepustowość pamięci to około 112 GB na sekundę. Ta karta, moi drodzy, jak widzicie, zajmuje 2 sloty. Mamy tutaj niereferencyjne chłodzenie DirectX 2 z dosyć dużym aluminiowym radiatorem, który przedłuża dodatkowo kartę i jej długość wynosi 21,5 cm. Za chłodzenie odpowiada tutaj dosyć duży aluminiowy radiator oraz te dwie niklowane rurki cieplne, natomiast zwróćcie uwagę, że są to ciepłowody o przekroju 6 mm, przepraszam, o przekroju 8 mm, a właśnie nie 6. Natomiast chłodzony jest tylko sam rdzeń karty graficznej, chłodzona nie jest ani sekcja zasilania, ani tutaj pamięci. Do prawidłowego działania karta ta wymaga podpięcia jednego 6-pinowego wtyku PCI Express i jeżeli chodzi o zasilacz, to ta jednostka na poziomie 500 W będzie dla tej karty wystarczająca. Nasza karta graficzna z komputerem komunikuje się oczywiście szyną PCI Express razy 16, interfejsem PCI Express razy 16 w standardzie 3.0, oczywiście z wsteczną kompatybilnością. Natomiast tutaj chciałbym zwrócić Waszą uwagę na mostek Crossfire, który, o ile został w tych konstrukcjach topowych porzucony, tak jeszcze, jak widzicie, 260X jest jak najbardziej obecny i to właśnie z jego pomocą łączymy te karty w konfiguracje wielokanałowe. Moi drodzy, słuchajcie, zanim przystąpimy sobie tutaj do jakichkolwiek pomiarów, najpierw zmierzymy sobie głośność otoczenia oraz temperaturę otoczenia. Głośność tła, jak widzicie, wynosi około 35 dB. Teraz jeszcze tylko zmierzymy sobie temperaturę. 23,7 stopnia Celsjusza. Zestaw testowy już jest tutaj nieobciążony. Oczywiście tradycyjnie wszystkie wentylatory, poza tym co musi pracować, powyłączane, więc ja się wyciszam i na początek sprawdźmy sobie głośność pracy karty Asus Radeon R7 260X dla zestawu nieobciążanego. Decybela, tą wartość myślę, że śmiało możemy uznać za najniższą. Jak widzicie, jest to w zasadzie niewiele głośniej niż głośność tła. Przyjrzyjmy się poborowi prądu, natomiast pamiętajcie, że jest to pobór przez całą platformę z podkręconym procesorem. Jak widzicie, ten waha się w okolicach tutaj około 90 W. Natomiast na odczyt temperatury jeszcze chwileczkę poczekamy i zaraz do Was wracam. Jak widzimy, temperatura karty już się tutaj unormowała i dla takiego zestawu nieobciążanego nasza testowana R7 ma temperaturę na poziomie 34 stopni. No, moi drodzy, słuchajcie, jak widzicie, karta graficzna już jest od bardzo długiego czasu obciążana. Temperatury, jak i prędkość obrotu wentylatorów już dawno zdążył się ustabilizować. Zobaczmy najpierw na tachometr wentylatora. Ten, jak widzicie, dochodzi do 42%, co odpowiada ciut ponad 1800 obrotom na minutę. Temperatura karty graficznej ustabilizowała się na wartości około 79 stopni, natomiast ona się waha i dochodzi maksymalnie, jak widzicie, do 81 stopni Celsjusza. Natomiast pobór prądu przez taką platformę obciążaną, ale gdzie obciążana jest tylko karta graficzna, to ciut ponad 215 W z gniazdka. Ja się teraz wyciszam i zmierzymy sobie, jak głośne jest chłodzenie DirectX 2 pod obciążeniem.
39,2, 39,3 dB to są te wartości maksymalne. Drodzy, słuchajcie, w tym momencie obciążana jest cała platforma, zarówno procesor, jak i karta graficzna. Jak widzicie, aktualnie pobór prądu wynosi około 370 W dla całej platformy. I zobaczmy pobór prądu maksymalny 379,6 W na podkręconym do 4 GHz procesorze. Moi drodzy, słuchajcie, rozpoczynamy tę część praktyczną testów Radeon R7 260X od Asusa Squadron DirectX 2 w wersji OC, czyli gry. Na pierwszy ogień idzie Far Cry 3, dobrze Wam znana misja. Co do ustawień szczegółowości, to tutaj zapraszam Was do tej części tekstowej recenzji i tam znajdziecie wszystkie informacje, ponieważ ustawienia, te które tutaj widzicie, nie różnią się niczym dokładnie od tych, które były podczas momentu testowego, podczas pomiarów. Jeszcze sobie coś tam podpalimy. Pierwszy etap tej misji jest, powiedzmy, stosunkowo spokojny, bo tutaj mam tylko dwóch przeciwników i dwa pola marihuany, natomiast za chwilę dostaniemy się na pola, gdzie będzie działo się zdecydowanie więcej, to już od samego początku. Można się oczywiście skradać, ale tutaj jeżeli chcemy troszeczkę więcej wydobyć z naszego sprzętu, więcej akcji, no to będzie się działo. A tamten gdzieś całkiem dookoła pobiegł. Mam nadzieję, że mnie od razu nie zabiją, bo jest dosyć blisko do tego. Trawka się pali, ale troszkę inna niż ta. Gdzie on jest? Strzela do mnie, a nie widzę go. Trochę się podkurujemy. No, mamy przeciwnika. Całego zostawimy tu w spokoju. O, troszeczkę się podpaliłem. Teraz się na moment ukryjemy. Przeładujemy. Jeżeli chodzi tutaj o moje odczucia związane z tą grą, to generowanych jest od 30 kilku, czy nawet momentami. O, a to co się stało? Generalnie mamy cały czas około 40 klatek na sekundę, również przy takich momentach bardziej newralgicznych dzieje się troszeczkę więcej. Natomiast jeżeli chodzi o takie typowe odczucie z gry, to tutaj w zasadzie narzekać zbytnio nie ma na co, ponieważ ta granica najniższa płynności gry w zasadzie jest nieprzekraczana. Zresztą sami możecie zobaczyć, jak to wygląda. I na drugi ogień idzie, słuchajcie, Crysis 3. Gra bardzo wymagająca zarówno od procesora, jak i od samej karty graficznej. Ustawienia szczegółowości detali dokładnie takie same, jak i również moment, który widzicie, jak w trakcie pomiarów. Co do ilości generowanych klatek na sekundę, to oczywiście nie licząc tych miejsc, gdzie ta ilość FPS-ów znacznie spada, tak jak będzie to na przykład w tym momencie. Gra jak najbardziej płynna, ponieważ tutaj zobaczcie, ilość klatek, którą potrafi wyrenderować 260, jest moim zdaniem wystarczająca. Natomiast, no mówię, niestety, ale zdarzają się momenty, kiedy gra potrafi dość mocno przyciąć. No, gdzie jest reszta? I tu więcej kiedyś było. Nie ma, poszli, nie zdążyli przyjść jeszcze. O, ktoś do mnie strzela, ale nie widzę skąd. No dobra, idziemy dalej. Pochowali się jeszcze. O, mamy. Dobra. Jak na kartę stosunkowo budżetową i wysokie ustawienia tutaj detali, no to muszę przyznać, że gra się w miarę rozsądnie. Natomiast no, oczywiście zdarzają się niestety takie momenty, które po prostu psują całą zabawę. To jest ostatnia gra, w której będę Wam marudził, a potem sobie zobaczycie, jak wygląda to w przypadku innych produkcji, to Battlefield 4, natomiast rozgrywka wieloosobowa, znana Wam doskonale tutaj mapa z moich recenzji, czyli linia kolejowa, duży otwarty teren, są pojazdy, są również miejsca takie jak chociażby właśnie tutaj punkt, do którego się udajemy, czyli F, gdzie
mamy też troszeczkę takiej bardziej zamkniętej przestrzeni, natomiast no, takiej pełnej zamkniętej przestrzeni trudno mówić. Ło, już zginę, a udało mi się. I teraz troszeczkę pobiegamy. Jeżeli chodzi o ustawienia szczegółowości, to te, skąd on strzelał, stamtąd, nie są na ultra, moi drodzy, a ustawiłem dokładnie tak jak w przypadku testu, czyli na średnie, ponieważ chcę Wam pokazać również, jak tutaj będzie wyglądała sprawa w przypadku mniej wydanych kart graficznych. I zobaczcie, ta RX 60X w połączeniu z FX8320 po delikatnym OC jest w stanie generować na takiej mapie nawet ponad 100 klatek na sekundę momentami. Natomiast no, oczywiście logiczne jest, że ta ilość spada. Wszystko zależy od momentu w grze, od miejsca na mapie, ilości również graczy, jacy akurat grają. A tutaj mamy serwer prawie pełen. Natomiast gra jak najbardziej w pełni płynna i komfortowa. Moi drodzy, jesteśmy już po testach tej karty graficznej i możemy tutaj dosyć dużo na jej temat powiedzieć. Przede wszystkim na naprawdę bardzo dużą pochwałę zasługuje kultura pracy tej karty. Głośność podczas obciążania niewiele była wyższa niż w stosunku do sprzętu nieobciążanego,
a tutaj z kolei duże różnice były w stosunku do tego, kiedy komputer był całkowicie wyłączony, także chłodzenie na Lexus 2 tutaj sprawdza się bardzo dobrze. Niestety na drugi biegun kosztem głośności pracy idzie temperatura, ponieważ wyniki, jakie tutaj uzyskał Radon, niestety, ale dosyć negatywnie wpływają na dalsze możliwości OC tej karty, ponieważ to już mamy ponad 80 stopni, to moim zdaniem jak na konstrukcję o tej wydajności jest jednak trochę za dużo. Natomiast brać pod uwagę też należy fakt, że ta karta wcześniej była rozkręcana i tak na dobrą sprawę nie wiadomo, ktoś, kto ją wcześniej rozkręcał, jaką zastosował pastę termoprzewodzącą, czy zastosował tą samą, czyli nie zmieniał pasty, tak jak było to w przypadku chłodzenia referencyjnego, ale tamta zdążyła się już na pewno w części przesuszyć. Więc tutaj te wyniki w stosunku do konstrukcji, które Wy na przykład w sklepie nabędziecie, mogą się niestety różnić, a jak pokazały nasze kiedyś wcześniejsze testy, nieraz nawet znacznie. Moi drodzy, co do wydajności, o tym już słów kilka wspomniałem. To nie jest karta, której segmentem cenowym są przede wszystkim gracze, ale raczej osoby, które szukają takiego optimum pomiędzy kosztami zakupu konstrukcji, jej wydajnością, a kulturą pracy oraz poborem prądu. I Asus tutaj R7-260X spełni te oczekiwania moim zdaniem znakomicie, ponieważ ta karta pozwoli Wam tutaj na uruchomienie dosłownie każdej z produkcji. Zobaczcie na wyniki naszych testów. Te zapewniają nam płynność w grze. Oczywiście zdarzają się lagi, natomiast przez większość czasu ta karta naprawdę daje sobie świetnie radę, a są również takie produkcje, jak na przykład chociażby Battlefield 4, gdzie nawet podczas rozgrywki wieloosobowej na średnich szczegółowościach detali bardzo dobre wyniki ta karta uzyskiwała również w trybie DirectX, nie tylko w trybie Mantle. I moi drodzy, podsumowanie. Moim zdaniem ta karta, biorąc pod uwagę również oczywiście jej cenę oraz niski pobór prądu, zapraszam do wykresów na naszym portalu, zasługuje naprawdę na maksymalną ocenę. Niestety, ale z uwagi na te wysokie temperatury nie mogę tej karcie przyznać rekomendacji. Natomiast pod każdym innym względem naprawdę bardzo duży plus i jestem w stanie Wam tą konstrukcję polecić. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą recenzję. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.